Witold Janczak, Centrum Rekuperacji.pl. Dzisiaj jesteśmy w siedzibie jednego z największych producentów w Polsce, rekuperatorów i materiałów instalacyjnych, firma Alnor. Ze mną jest Artur. Dzień dobry, Artur Kałacz, kierownik produktu. Opowiemy dzisiaj co nieco o niewątpliwej rewolucji, jaka nas czeka, bo rekuperacja taką, jaką rozumiemy, że nawiewamy w pomieszczeniach czystych i wyciągamy w pomieszczeniach brudnych cały budynek naraz wentylując, to już jest przeszłość. Czeka nas rewolucja. Inteligentna wentylacja strefowa, a o szczegółach właśnie opowie Artur. Artur, proszę powiedz, na czym polega ten system i czemu on jest warty zainteresowania? No tak, słowem wstępu. Do tej pory stosujemy centralę z sterownikiem. Ten sterownik w sterowniku możemy zmienić biegi, możemy wyposażyć w czujnik, który steruje centralą. Jasne. To jest jakby kolejny sprytniejszy sposób, żeby automatycznie sterować. Natomiast nasz system dodatkowo wprowadza podział na dwie strefy, tak? Czyli możemy podzielić przepływ powietrza w budynku na dwie strefy, wyposażyć każdą ze stref w minimum jeden czujnik dwutlenku węgla. W ten sposób czujnik dwutlenku węgla wysyła nam żądanie do trójnika, robiąc detekcję obecności użytkowników w strefie. Trójnik przelicza te wartości, wysyła do centrali. W ten sposób wentylujemy tyle, ile potrzeba, w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Tak? Czyli te strefy to co? Możemy rozumieć, że pierwsza strefa to jest na przykład dzienna, salon, a druga strefa to jest ta nocna, czyli sypialnia. Tak, to jest taki główny podział, najbardziej powszechny i popularny, czyli dokładnie piętro, parter, tak? Strefa nocna, strefa dzienna. W ten sposób tak, możemy też w dowolny inny sposób podzielić ten dom na strefy. Możemy oddzielić gabinet na przykład lub poszczególne sypialnie. To już dowolność instalatora. I rozumiem, że czujniki dwutlenku węgla umieszczone są w poszczególnych pomieszczeniach, czy to w salonie, czy właśnie w sypialni rodziców z reguły, tak? Mhm. I one determinują pracę i rekuperatora, i przepustnicy. Tak. Potrzebujemy minimum jeden czujnik w strefie, a może być ich więcej. Oczywiście najwyższy odczyt będzie sterował centralą i w ten sposób bardzo często do głównej sypialni, druga strefa, parter, salon i w ten sposób robimy detekcję obecności. Super, czyli tak de facto ujmując rzecz bardzo prosto, świeże powietrze dokładnie chodzi za użytkownikami po domu. Tam bardzo dobrze ujęte. Tam jest świeże powietrze. Tam, gdzie potrzebujemy, tam mamy świeże powietrze. Tam, gdzie nie potrzebujemy, zamykamy strefę, super, minimum puszczamy powietrza i oszczędzamy energię, bo mniej wentylujemy, mniej prądu zużywamy. Mało tego, możemy też dobrać mniejszą centralę do projektu, dlatego że nigdy naraz nie będziemy w 100% wentylować dwóch stref, albo bardzo, bardzo rzadko. Gratuluję produktu, kibicuję, bo drodzy Państwo, jest to jedyny polski producent, na razie przynajmniej, który wprowadził tego typu system w pełni kompatybilny z rekuperatorami. Więc jeszcze raz gratuluję, kibicuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.